Witam wszystkich i zapraszam na kolejny odcinek kampanii Blood Bowl 2. Okej. Dzisiaj będziemy walczyć z mrocznymi elfami. No, bardzo ciekawe. Fajnie, że coś innego w końcu. No i zobaczmy, co będą mieli do powiedzenia nasi komentatorzy. Some's gonna put the blood back in Blood Bowl. It's the Naggaroth Nightmares, and there's already some controversy. What's going on down there, Bob? According to our on-field reporter, Jock Strappy, the Dark Elves are outraged by the pre-game wine they've been offered. Apparently, you don't serve Dark Elves. Corked wine. Looks like another potential disaster for the head coach, Jim. I can see that from here, Bob. Who drinks a robust red like that from a flute glass? What on earth is going on in the Reichland? Is it game time, Jim? It certainly is, Bob. No, takie pierdu. Ale najważniejsze, że zaczynamy meczek za chwilę. No i teraz już chyba będziemy grać też na niszczenie pancerza, czyli normalny mecz w końcu zagramy. Może ostatnio już taki był? Tak, chyba tak, bo już kontuzjować trzeba było. No dobra. Good evening to all you sports fans. I love this type of game, Jim. With such an unequal rating, it's gonna be wholesale slaughter all the way. To już znamy. O, jest Zug z nami. Dobrze. No, widzę, że też mają gwiazdę. Okej, i przeciwnik odbiera piłę. Dobra. Ustawmy sobie. No, muszę uważać na te wiedźmy. Stawmy sobie tak. Tych dwóch dajmy na flance. W środku dajmy sobie liniowe. To super ustawienie, bo ich pogięło. Muszę uważać tutaj bardzo na to. Okej. Tak. W razie mogę tego podciągnąć tu, bo nawet jeżeli mi tu podjedzie wiedźmą, to tego nie wywali, bo nie stoi na tyle blisko, chyba że będzie miał... No dobra, zryzykuję. Chyba że będzie miał turę. To jest rozgrywający, czyli coś tu się źle... No tak musi być. Nie otacz. Będzie z tyłu. Dobra. Zobaczymy, co na to komp. I wykupujemy piłę. Miałem to śpiewane. Dobra, pierdu. Wiemy, o co chodzi. No, nawet fajny mają kolor stroju. Ten mroczny elf. Fioletowy. Pasuje. Gejów. No, wiedźmy są spoko. Ale ci kolesie to po prostu puszczą. Jeszcze rozgrywający to jeszcze liniowi. O, nieźle się zaczyna. Nie ma przerzutu żadnego. To bez sensu się zaczyna. To jest dobry plan, Jim. Nie może nie fail. Teraz moralnie watching at home. Mamy rozgrywających. Ustawił. Zobaczymy, jak zagra wiedźmami. Nie, nie, Jim. Stałem na linii scrimmage i moje wiktymy.
rival players came to me. Dobra. Tu oczywiście wstajemy. To oczywiście ma sens jak najbardziej. Pięknie. O, to. Ach, tylko ogłuszony. Ale za to stawimy się tu. Tu przy pani. Tym się ustawimy tu przy pani. Opaczem spróbujemy nawet chyba jakiegoś uniku. Tu. Zobaczymy, ale tak. Ważne, że muszę przyblokować tych. To jest niezwykłe. Tu dodamy. Dodamy tu. Tego łapacza damy. Tutaj. Dajmy go tu. On będzie asekurował. Ale najpierw sobie przesunę tego chyba tu. Odszedł, to się liczy. To jest trochę za luźno, ale ten będzie stał tak jak tamten. Tak? I tak. Trochę tu ryzykuję, no ale zobaczymy. Dobrze, tu się ustawimy. A tym spróbujemy jakiegoś magicznego ruchu. Pyk. I pyk. O, o to chodziło. No i dobra, już nie przeginajmy pały. Trzech wolnych graczy ma. To nie jest idealnie. Ale tu wciskać się było niebezpiecznie. Aha. Musimy wywalić dwie wiedźmy z boiska. Może nawet dobrze ich tu ustawiać, żeby je podpuszczać. Liniowym. No to wiadomo, że tak się skończy. Chodzi o to, żebym musiał blitz marnować na takie rzeczy, a nie na przebijanie się przeze mnie. No i to będę miał pierwszą okazję, żeby dowalić tej lasce. Okej, czy od tego chyba zacznę w ogóle. Ustawiony jestem nieźle. Mam przerzuty. Dobra. Pięknie. Jeszcze sobie zrobię, patrzcie, taki numer. I podążamy pewnie, że tak. Super. Teraz sobie zrobimy taki numer. Aha, dobra. Czyli muszę zrobić tak. Tego ustawimy tu, gdyby coś nie wyszło. Tak. To będziemy obstawiać tego. Tu podjedziemy do tej pani. Nie, nie podjedziemy tu. Na razie. Tego trzeba obstawić dwoma.
tak. Tutaj dajmy takie coś. Dodajmy w odwodzie, żeby coś poszło nie tak. Dobra. No i teraz tak. Walniemy tego z piłą. Wiesz, nie rób mi tego, sieciu jeden. O Boże. No i to było ryzykowne, że tego nie podnosiłem. No, niestety. No i teraz może... Może tutaj mi zwiać. No ale dobra, przynajmniej jest ciekawie. O. Jednak. Co tu mi leci? Dobra, dobra. Co tu leci? Rozgrywający. Niedobrze. Potrzebuję tego rozgrywającego w takim razie też tu wycofać. I dajmy tutaj drugiego łapacza też. No. Dobra. Bo ja tym razem wstanę, albo jeszcze nie, poczekajcie, najpierw tu walnę tego. No tak. I teraz ten... Tu podnę, tylko tego podniesiemy. Dobrze, podnieś. Dziad jeden. Okej, okay. Teraz tu walniemy. Już na dwóch kościach. This could be a sack. I love it when that happens. This player, the attacker, smells weakness. I teraz niestety muszę tym po prostu wstać. Is going to be decisive. That's it. Force him back and then pow. Dobra. A spróbujemy co tam. Fist is approximately the same size as his entire opponent. Dajmy tak. Bije się tam do środka. Nie tak źle. No tu nie będziemy ryzykować. Okej. Ładnie jest tu obstawione. Ten stoi w środku, kurde. Okay. O, proszę bardzo. Hang on, did you see that? Let's take a quick look at that player. Yes, the unmistakable sign. Nokautowała mi łapacza, ale to nie takie ważne. Ważne, żeby teraz przywalić temu. Dlaczego na jednej kości? Kurde. Się pomylę. Dodajmy. Teraz. No właśnie. Dobrze. I tu sobie dodajmy.
Tak do dupy i tak dalej. No, tu jest spora szansa na faul. Ale najpierw spróbujmy tego pierdyknąć. O, tak. O, super, kontuzjowany. Trwałych, no i teraz mamy uwolnionych dwóch zawodników. I sobie nawet tu podjedziemy, żeby jeszcze zwiększyć szansę. Nie zużyłem jeszcze blitza. No nie, trochę bez przegięcia. Dobra. Dajmy go tu. Player down, surrounded by the opposing team. This isn't going to be pretty. He seems a little stubborn, doesn't he? No lepiej tym chyba by było nawet. A! Spróbujemy coś takiego. To nie był dobry pomysł. Jednak. Ładnie. Ale ładnie już tą sobie obstawiłem tu. Tego zostawimy, bo jak mi nie pójdzie ten atak ze znajdnej kości, tak, to wtedy będzie miał ten tutaj szansę podnieść piłkę, tak to musi się troszeczkę tu pokombinować. Właśnie. No, ale nie podnieść. O to właśnie chodziło. Teraz zaczniemy od lania tej pani. O, tak. Pięknie. Uwolnimy sobie tego. I jest. Jedna załatwiona. Bardzo dobrze. Teraz tu sobie podjedziemy tutaj. Na jednej kostce to robiłem. Dobrze. Jest tu zmieniowy. Robimy tak. 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 Fuck. A przerzucimy. Ok, lepiej. Ustań.
Robimy tak. Pięknie. I ustawimy się tu. Jak jest. Tym pierdkniemy tego. Bo chciałem, ten miał 72% na jej na saulowanie. Ten jest wolny. Niedobrze. Well, they had to retreat a little. It was getting dangerous. Some defensive pressure gathering. Hold it! That's it! Aim for the ball carrier! Take them down! Tak źle. Jest tak. Tym rypniemy tego. A jednej kosinko? Fuck. To jest lepiej. Nie mam brzmieniać. To też nie. Muszę tutaj tego zwolnić. To jest najważniejsze. Położyć tamtą tego gościa. No, nie jest zsunięty. Podążę czy zostań? Dążę. Nie będę zachłanny. Pięknie. Bardzo. I stoimy. No i teraz lejemy dalej. Pięknie. With arms like tree trunks, there was only going to be one result in that spat. Dobrze. Więc mi to zostało? Nie, nie zostało. Zmodował pani. That's quite a mismatch, Bob. I know. That weedy fella's gonna get splatted. Oh, I'm excited. Nie chcę przerzutu dożywać. Bo jeszcze tu mam dwa ataki. Smug for remaining upright. Pride comes before a fall. Good call. Intimidation is the key. One of my strengths when I was still playing. Tak to zostawię. Okej. I up, up and away. Oh. Pięknie, tu się teraz obstawimy. It
reminds me of the famous story of Nurgling and the Great Unclean One. But this time, no miracles. Na punkcie nie zależy mi tak bardzo jak na dowoleniu jej. Co jest? Ten już atakował? Nie atakował przecież. No pięknie, jeszcze to podsuniemy. O! A jest! Co? Zaliczone? O, awans jeszcze. Pięknie. Dobrze. Mamy już z głowy. Teraz jeszcze sobie obstawmy tutaj, żeby mi nie bruździli. Jak to? Teraz to jest sens. A przerzucę, co tam? O, ładnie. Dobrze. Jeszcze sobie mogę tego walnąć. No, albo i nie. Tak. No i zakończymy turę. Dobra, słuchajcie, tu będzie 1 do 0. Wszystko jest zrobione. Zobaczymy się w drugiej połowie już. Okej. Okay. Roczne elfy zaczynają wykopem. O, pięknie. Dostałem piłkę, to ciekawe. Natomiast ciekawsze jest to, że jest 4 do 0 w drugiej połowie. Już wcześniej było 3, nie zauważyłem tego. Więc nie wiem, co to ma znaczyć. No, ale niech będzie. Dobra, zaczynamy od tego, to jest dosyć pewne. Mogę go odepchnąć, tak żeby mógł sobie tym łapaczem tutaj. Albo nie mógł. Sens zrobiłem. Dobra. By Tommy Hilfiger. Dobra, użyjmy tego. Skoro nasz rozgrywający ma piłę. Będziemy napierać tą stroną boiska. Tak jest. That's a dangerous place to be. Pięknie. O, tak. Me of the famous story of Nurgling and the Great Unclean One. But this time, no miracles. Dobra, wiem, co zrobię. Na koniec sobie zostawię. Co to są mniowi? Magiczny ruch robimy. Dobrze. I pięknie. O to chodziło. No i dobra. Nie ma tak dobrze. Not a wise place to end your turn on the border of the pitch. If the player gets pushed into the crowd, well, the last time that happened, it took 3 days to piece the body back together.
If the player is pushed here, it will finish in the public. And in general, fans are much more dangerous than players. To ładnie to rozegrał, ale niestety nie udało mu się. Teraz ja mogę sługa wykorzystać. Pięknie. Tak. Ten damy tu. Jeszcze się z nim pobawię chyba. 4-0 wygrywam. Chociaż ten może awansować. Dobra, zobaczymy, mam jeszcze dużo czasu. Zróbmy tak. Już dla zabawy. Może być. Aczkolwiek tym mogłem podbiec. Nie musiałem. There's always room in sport for a scrap like this. You know, a fence may solve this problem of players being eaten. Teraz lejemy tu. Nie, na kurczę. Dobra, tego. Okej, nie można mieć wszystkiego. Ulala, ale kombinacja. Dobra, chyba starczy tu będzie. Tu już nic takiego fajnego nie zrobię raczej. Bez ryzyka, więc zrobimy tak. Harold Ulm. Dobra, zobaczymy się po rozstawieniu. Okej. Wiedźma wróciła na boisko. Ale wyzwanie Jima zaliczone. Unity is strength. Let's see what the other side can do. Ładnie się zaczyna.
się ustawię. They'll need to get rid of the ball. Now there's pressure on them. Will the big one manage to lay out an opponent of half his strength? Sometimes the underdog wins the fight. Not this time. Dajmy tu. I tu bym chciał go przewalić, żeby gdzieś tu piłka upadła. No. O, tak jest. Pięknie. One side got superior numbers. Always good for a laugh. No, dobrze leży piłka w miarę. That player is away with the fairies. Lecz sobie podjadę do tego gościa. Murderous little beasts. Teraz tu sobie spójrzmy. No, nie dam rady. To podjedziemy. Jeszcze mam miotacza. No i ten na 67%, a ten róbmy tak. Tym pojedziemy. O! To jest dobry patent. I tym pojedziemy tak. O, właśnie. I jeszcze pojedziemy. Tak. O, tak jest. Cudownie. Teraz tego psa mimo tu. A ty zaryzykujemy, tak? O, udało się. Tu go damy. O, i idealnie. Ciekawy jestem, jaki wynik mi się uda. Jest 5 do 0. Ciekawe zagranie. Przy komputer jest kurde tak głupi, że Jezus Maria. O. Teraz jeszcze sobie wywalę tego. Pięknie. Pokautowany. Cudownie. Teraz jedziemy tym z piłką. Tutaj, tutaj. Dwóch łapaczy tutaj działa ostro. No i teraz tu nawalamy panów. Go big guy. Trample all over. Przerzucimy w końcu 3 tury zostały. O. Zawsze coś.
No, szybko, szybko. Szkoda czasu. Ach. Usunęła. Intimidation is the key. It was one of my strengths when I was still playing. Nawet się nie stara za bardzo. Tak się ustawimy. Zróbmy. Co bałwa mi. There's nothing better than hitting someone smaller than you, Jim. Nie dobrze, bo to będzie wolno. O. Trzeba było blitzować im. Ci mają mniejszą siłę. Też nie za dobrze. No to zrobimy blitzem. Tak. No, spoko. Tak. I odstawimy ją. Dobrze. I koniec. Ależ kombinuję pod górę. Jezus Maria. Jeszcze medyka? Mam. Co on za podchody robi? O! O, to nie widziałem o tym. Spoko. Spoko, nie wiedziałem. Dobra, przywalimy jeszcze jej. Pięknie. I końcóweczka. Ładnie punktów nabiłem. Jeszcze mogłem tutaj coś robić, ale już nie ma sensu tego przedłużać. 35 minut. Jeszcze jedna tura. Dobra, zobaczymy się już po zakończeniu, bo to nic komputer nie zrobi na pewno ciekawego. Okej, okay. Mecz wygrany. Przygód 4000 i dobrze, bo tej kasy sporo. Ok, dostał, super, 5 punktów. Dar wulgarny. Statystyki, pierdu, pierdu. Dobra, zobaczmy sobie. Oh, well. You feeling refreshed, Jim? Yes, Bob. Thanks to you and the Reavers. In fact, I feel a little bit tipsy. I may have drunk too much. I love you, Bob. No, really, I do. Yeah, Jim. That last comment's already trending on Twerper, buddy. I think it's best we keep focusing on Blood Bowl, Bob.
Next man is a big one. The Gouge Die versus Gouge Die. Wyłupane oczy? Slaying many Reichland players. Let's talk to somebody who knows the history of this great rivalry. Johann Wesker Platt, you ran the Reaver Supporters Club. You're a super fan, aren't you? Hello? Jest, ale chrzanią dużo. Johann Wesker Platt, is that you? Why am I here? It's dark and cold. Are you a demon? No, this is Jim Johnson on Cabal Vision HD. Were you not briefed before you took the call? Call? What call? I was sat in my garden, and then I appeared in this void. Ah, well, we may be having teething problems with our summoning rituals. While you're trapped in the ether, could you tell us about the rivalry between the Gouged Eye and the Reichland Reavers? You'll get me out afterwards? Oh, of course. It's one of the oldest in the game. They've been at each other for centuries, but it really heated up over the last couple of decades. Varrock hates Griff, calls him a mincing human snotrag. We'd asked about this at the press conference. Griff answered, Varagoo. Thing is, no one could tell if Griff was being subversive or really didn't have an idea who Gulchur was. In any case, it really annoyed Varrock. Is something in here with me? No, I'm assured by the summoning wizard. You're all alone in there, wherever you are. So please continue. The two have hated each other ever since, and that's fed into the team and fans rivalry. The Gouged Eye have really enjoyed the last 10 years of Reaver's decline. As a fan myself, I've got to say it's a real zoggin. What was that? There is something in here with me. Something with horns and crooked teeth. Well, we seem to have been cut off. Sounds rather like Johann was too. I think we may have lost more than the lot of his immortal soul. Still, no matter. At Blue Fan Proud has twerped in to say that he thinks the Reavers are gonna win this one and wishes Griff was here to see it. Well, don't we all, at Blue Fan Proud? Don't we all? Okej, okay, następny mecz zagramy z orkami, a na dzisiaj dzięki i do usłyszenia.